Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, mam na Was na początek takie pytanie. Komu z Was zdarza się narzekać? Ręka w górę. Ale nie wszystkim. A komu się nie zdarza w ogóle narzekanie? O, proszę bardzo, dwóch jest, dobra. Słuchajcie, generalnie ja pomimo tego, że jestem trenerem rozwoju osobistego, pracuję z ludźmi coachingowo, pomagam im podnosić standardy życiowe, czasami sam w sobie łapię się na tym, że narzekam na takie głupoty i na takie pierdoły, że potem jest mi wstyd samemu przed sobą czasami. I pamiętam, jak na jednym szkoleniu taki pan, który nazywa się Joe Vitale, opowiadał o prostej metodzie na to, jak przestać narzekać w życiu. Vitale powiedział, potrzebujesz do tego sznureczek albo gumkę, cokolwiek, co możesz założyć na rękę. I od tej pory, kiedy masz to na ręce, za każdym razem, kiedy łapiesz się na tym, że kontestujesz rzeczywistość albo marudzisz, przekładasz sznureczek z jednej ręki na drugą. Robisz to po to, żeby zacząć wyłapywać pewne rzeczy, które robimy nieświadomie, bo narzekanie mamy często tak głęboko zakodowane, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc kiedy już sobie zdasz z tego sprawę, możesz zacząć na to wpływać. I opowiadał dalej, mówił, że wtedy po prostu zmieniasz ten sznureczek z ręki na rękę tak często i tak długo, aż to przestanie być potrzebne, bo przestaniesz narzekać. I mówił dalej, mówi, zobaczcie, ja nie mam tego sznureczka na ręku. Czy to znaczy, że przestałem narzekać? Nie. Po prostu po kilku dniach to przekładanie sznurka zaczęło mnie tak wkurzać, że go zdjąłem i wywaliłem w diabły. I myślę, że to jest klucz trochę do tego, jeśli chodzi o narzekanie, bo nie wiem, czy zrezygnowanie z niego całkowicie jest w ogóle tak naprawdę możliwe, ale co by się stało, gdyby zacząć trochę zmieniać podejście i zacząć bardziej kontrolować ten proces i przykładać uwagę do innych aspektów. Dzisiaj wiemy już więcej na temat tego, czym jest myśl. Wiemy, że myśl jest nie tylko obrazem w głowie. Wiemy o tym, że myśl posiada pewną częstotliwość. A jak to jest z częstotliwościami, to mi kiedyś dawno temu wytłumaczył mój kolega, który uczył mnie grać na gitarze. Kiedy wiele lat temu jako dziecko zmusiłem moją mamę, żeby kupiła mi pierwszego Defila i uznałem, że będę gitarzystą rockowym przez resztę życia. No i usiadłem do gitary, tyle tylko, że żeby grać na gitarze trzeba mieć trochę wyrobiony słuch muzyczny. Ja ten słuch miałem taki, że z grubsza ogarniałem, kiedy muzyka gra, a kiedy nie gra, ale na tym kończyły się moje zdolności. Więc kiedy usiadłem pierwszy raz do gitary, żeby ją nastroić w ogóle, nie to żeby zagrać, żeby ją nastroić, to spędziłem 2 dni i mówię, może być słabo. I wtedy właśnie z pomocą przyszedł Marcin, który powiedział mi coś takiego, że jeżeli nie słyszysz, to jeszcze nie koniec, bo możesz gitarę nastroić na wzrok. Ja mówię, mistrzu, nauczaj w takim razie. I pokazał mi pewną metodę i pokażę wam ją teraz, słuchajcie. Ponieważ generalnie w strojeniu gitary chodzi o to, żeby te wszystkie druciki tutaj ponaciągać do odpowiednich napięć, tak żeby po uderzeniu w strunę one wydały konkretnej wysokości dźwięk. Tylko teraz zobaczcie, co się dzieje, że w momencie, kiedy dostroisz jedną strunę do drugiej i uderzysz w tą pierwszą, ta druga też zacznie drgać. Przełóż sobie to na trochę szerszy kontekst. Jeżeli myśl też ma swoją częstotliwość, to jakie masz myśli warunkuje tym, co drga wokół ciebie. Jeżeli uderzasz w nutę, strunę swojego narzekania albo marudzenia, to sprawiasz, że wszystko wokół tak naprawdę zaczyna się poruszać w tej samej wibracji. Masz więcej tego, o co prosisz. Co by się stało, gdyby zacząć uderzać w inne struny? Co by się stało, gdyby zacząć uderzać w struny większej radości życiowej lub rozmaite inne potencjały, które wam mogą sprzyjać? Dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym ilość informacji, która do nas napływa każdego dnia, jest tak olbrzymia, że nie jesteśmy w stanie tego nawet przefiltrować w żaden sposób. Był taki artykuł jakiś czas temu, że podobno średniowieczny mieszkaniec Wielkiej Brytanii przez całe życie dostawał tyle bitów informacji, ile jest w jednym wydaniu poczytnego tygodnika w tym momencie. W tej erze informacji, w której żyjemy, napływ tych informacji jest naprawdę, naprawdę olbrzymi. Natomiast każde z nas, każde z was, ty doświadczasz tylko i wyłącznie wycinka rzeczywistości. Jest taki bardzo fajny, bardzo prosty trik stosowany przez iluzjonistów, polegający na przekładaniu z ręki do ręki takiej małej czerwonej kulki. Ok? Bo jak wezmę tą kulkę i schowam w tej ręce, to tu jej nie ma. Aczkolwiek założę się, że część z was po pierwsze chciała, żeby ta kulka tu była, a po drugie część z was nawet pewnie zauważyła moment, kiedy ta kulka tutaj wędrowała. Ponieważ ja tak pokierowałem waszą uwagą i tak się dzieje ze wszystkim innym również. Doświadczasz tylko i wyłącznie tego, na co zwrócisz uwagę albo na co ktoś zwróci twoją uwagę. I Bardzo znane jest takie hasło, które podobno przypisywane jest Buddzie. There is no way to happiness, happiness is the way. Czyli, że nie ma drogi do szczęścia. Nie ma takiego punktu, gdzie kiedyś dojdziesz, po prostu powiesz, o dzień dobry, to jest szczęście, osiągam nirwanę, siadam w kwiecie lotosu i tak już jest reszta mojego życia. To droga tak naprawdę powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. Pewnie znacie bardzo dobrze ten tekst. Opisywany w wielu książkach, wiele razy parafrazowany. Tylko pytanie, czy rzeczywiście w ten sposób postępujemy w życiu. Pamiętam, kiedy mieszkałem w Finlandii, studiowałem w Finlandii i któregoś zimowego wieczoru wpadliśmy na pomysł z grupą przyjaciół, że pojedziemy na North Cape. To jest ten najdalszy punkt Europy, tak? Tam, gdzie już jest koniec, dalej jest tylko Morze Barentsa i Arktyka, nie ma nic więcej. W związku z czym zaplanowaliśmy wyprawę na North Cape. 1400 km z Tampere w jedną stronę po lodowej pustyni. I dojechaliśmy po 2 dniach na North Cape, żeby przekonać się, że tam naprawdę nic nie ma. Śnieg, barierka, skała, morze, koniec, nic więcej. I gdybyśmy pojechali tam z takim celem pod tytułem OK, North Cape, tylko i wyłącznie, albo tam dojedziemy, albo wyprawa w ogóle jest stracona, to pewnie gdybyśmy tam dojechali i zobaczyli ten obrazek, który widzicie na górze, to były takie 2 dni, cały czas w aucie. Jedziesz tylko i wyłącznie śnieg, po lewo śnieg, po prawo śnieg, nic więcej się właściwie nie dzieje, bo Laponia wygląda w ten sposób, że raz na 200 km stoi w środku śnieżnej pustyni jakiś domek, do którego nie prowadzi żadna droga, co więcej w domku świeci się światło, jakim cudem nie wiadomo. Natomiast to, co wydarzyło się po drodze podczas tej wyprawy, to było niesamowite. Słuchajcie, na North Cape jedzie się pod Morzem Barentsa, takim 7-kilometrowym tunelem, ponieważ North Cape znajduje się na wyspie Mageroja. Myśmy przejechali tym tunelem też z perypetiami. To jest opowieść na pół dnia, więc będę ją bardzo streszczał z racji tych 18 minut. Ale kiedy dojechaliśmy, to poznaliśmy gubernatora wyspy Mageroja i opowiedzieliśmy mu naszą historię. A on powiedział, różni wariaci przyjeżdżali, ale jeszcze nikt w zimie osobówkami. W związku z czym zaprosił nas do City Council swojego, czyli do tego całego ratusza. Zrobiliśmy jakiś wykład, on mianował nas w ogóle ambasadorami wyspy Mageroja, co było niesamowitym jakby dodatkiem do tego wszystkiego, ale podczas tej drogi również wydarzyły się inne rzeczy, jak chociażby nocowanie na farmie reniferów, otoczeni takimi zwierzątkami, albo nocowanie w takim lapońskim domku, to się nazywa free cottage, pośrodku niczego w zasadzie stoi sobie chatka, obok jest domek z drewnem, tam jest palenisko i to wygląda w ten sposób. Albo zorza polarna, która wygląda w ten sposób, nie wiem na ile jest widoczna w tym momencie. To są wszystkie, jak pewnie jest czarny ekran na górze, u mnie to ładnie wygląda. To wszystko były takie elementy, które tak naprawdę nadały piękna tej całej wyprawie. I zwróć uwagę na to, jak to wygląda w twoim życiu, ponieważ każdego dnia i na każdym kroku właściwie otacza cię bardzo dużo piękna i bardzo dużo tego, co możesz fajnego z tego dla siebie wziąć. Tylko żeby to zrobić, czasami trzeba się zatrzymać i zwolnić, rozejrzeć albo w ogóle zacząć powoli. Więc zacznę z wami jeszcze raz powoli od samego początku, a dokładnie od dzień dobry, kiedy wstajesz rano. Nie wiem, o której godzinie zdarza wam się wstawać, pewnie każdemu z was inaczej, część z was pewnie wstaje o 6, część być może wyleguje do 10. Jeżeli są z nami tutaj studenci, a mamy jeszcze wrzesień, to być może jest tak, że wstaję rano, oglądam Teleexpress również. Tak czy inaczej, jestem w stanie się założyć, że każdy z was czasami ma tak, że kiedy dzwoni budzik, to zaczynasz go przeklinać. Swoją drogą to jest ciekawe, że budzik zawsze dzwoni w tym momencie, w którym akurat nam się najlepiej śpi. Ale założę się, że każdemu z was zdarzyło się przeklinać ten budzik. A nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co dzieje się w momencie, kiedy się budzisz. Ponieważ dzieje się wtedy kilka różnych rzeczy. Przede wszystkim mózg zaczyna pracować inaczej. Mózg przechodzi z tak zwanej fazy stanu delta, częstotliwości delta, bardzo niskich częstotliwości, do częstotliwości beta, czyli tak zwanego stanu pełnej aktywności. Ale kiedy to się dzieje, to przechodzisz po drodze jeszcze przez kilka innych faz, czyli tak zwane stany alfa i stany teta, które występują zarówno podczas medytacji, jak i w stanie hipnotycznego transu. I w tych stanach dzieje się jedna niesamowita rzecz. Otwiera się coś, co tutaj wcześniej prelegenci nazywali emocjami, emocjonalnym umysłem, ja to nazywam podświadomością. W każdym razie otwiera się ta część umysłu, która odpowiada dokładnie za te emocje i pyta, o co ją prosisz, a prosisz ją poprzez swoje myśli, więc kiedy wstajesz rano, pierwsze co robisz, to przeklinasz budzik, a potem wskakujesz w buty, bo jesteś już spóźniony albo spóźniona na uczelnię, do szkoły, gdziekolwiek indziej, do pracy i w tym tempie wylatujesz i rozpoczynasz swój dzień, to tak naprawdę dajesz sobie sygnał pod tytułem: ja chcę mieć tego więcej. To, co robią, nazwijmy to bardzo oględnie, tak zwani ludzie sukcesu, ludzie, którzy osiągają bardzo fajne rezultaty na poziomie tego, czym się zajmują, oni bardzo często opowiadają o pewnych strukturach, które sprawiają, że im jest fajniej, łatwiej zaczynać dzień. Pierwsza taka rzecz, jaką możesz zrobić, to zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, zanim przeklniesz budzik, to jest tak zwana chwila wdzięczności. Ponieważ każde z was, każde z nas tutaj siedzących ma bardzo dużo powodów do tego, żeby być wdzięcznym. Za wszystko. Był taki mem bardzo popularny kiedyś, że jeżeli masz dach nad głową, tak, jeżeli masz co jeść i masz ludzi wokół siebie, to w zasadzie jesteś w mniejszości świata. Każdy z was na każdym poziomie ma różne powody do tego, żeby być wdzięcznym. W związku z czym daj sobie szansę na to, żeby zacząć dzień inaczej, bo nie ma w tym żadnej magii, w tym jest fizyka i pewne zrozumienie pewnych procesów, które się dzieją w umyśle. Kiedy koncentrujesz się na wycinku rzeczywistości, który nazywa się wdzięczność, twój umysł będzie widział więcej przejawów wdzięczności. I druga rzecz, jaką możesz zrobić, to jest wizualizacja tego, jak chcesz, żeby wyglądał twój dzień. I tu od razu wam powiem, to jest coś, co nie zrealizuje się zawsze i w 100%. Jeżeli wyobrazisz sobie, jak będzie wyglądał twój dzień, to to się nie pokryje w 100% z rzeczywistością. To też zresztą jakby w wyobrażaniu, wizualizacji i pozytywnym myśleniu nie chodzi tylko o myślenie, chodzi o działanie. Ale dzięki temu nastawisz swój umysł na to, żeby pracować inaczej, żeby myśleć inaczej, żeby szukać innych aspektów. I dzięki temu będzie ci się dużo łatwiej działać. Co jest w tym jeszcze ważne, to odrzucenie oczekiwania rezultatów, bo jeżeli oczekujesz rezultatów natychmiast po działaniu, a ich nie ma, to im bardziej ich oczekujesz, im bardziej ich nie ma, tym bardziej ich oczekujesz, prawda? Robi się błędne koło, które nie prowadzi do fajnych stanów myślowych i emocjonalnych, tylko do frustracji. Ale kiedy zaczniesz się tym procesem bawić, słuchajcie, to jest niesamowite, że jako dzieci mamy niesamowitą łatwość wyobrażania sobie, kreowania sobie światów, tworzenia rozmaitych wizji w głowie, a potem jako dorośli o tym zapominamy. A jako dzieci rozwijamy się najszybciej, osiągamy relatywnie najwięcej. Więc to też jest tak, że gratyfikacja jest zawsze odroczona w czasie. To, co robisz teraz, zaowocuje twoimi rezultatami w przyszłości. Bardzo dobrze tego doświadczyłem kiedyś, kiedy odebrałem telefon z pytaniem, czy poprowadzę wystąpienie na kilkaset tysięcy ludzi przy okazji takiej jednej z największych imprez, jakie miały miejsce w Polsce. I bardzo śmieszne było to, bo kiedyś myślałem o tym, wiedziałem, że nadchodzi takie wydarzenie i mówię, kurde, ja to chcę poprowadzić, tylko ja nie wiem, kto to organizuje, w ogóle nie mam pojęcia, komu napisać maila, cokolwiek. Zacząłem sobie też właśnie to przede wszystkim wizualizować, mówię, jakoś to się uda na pewno. I któregoś środowego popołudnia dostałem telefon, mówię, dzień dobry panie Arturze, czy pan poprowadzi takie wystąpienie? Mi się nogi ugięły, mówię, tak, poprowadzę, odłożyłem słuchawkę, mówię, jak to jest możliwe? Ja się zajmuję takimi rzeczami jak prawo przyciągania, właśnie kwestie wizualizacji, mówię, ale jak, aż tak? Że to jest niemożliwe. Potem okazało się, co za tym stało. Ta impreza to było Fan Strefa warszawska podczas Euro 2012. Impreza na 1,5 miliona ludzi, która po prostu, poprowadzenie tego jest dla mnie najfajniejszym przeżyciem, jeśli chodzi o działalność sceniczną, taką rozrywkową. Okazało się, że kilka lat wcześniej dla ludzi, którzy zajmowali się tym, poprowadziłem zupełnie inne wystąpienie na zupełnie inną liczbę ludzi. Dużo, dużo mniejsze. Ale wtedy tam to było fajne. Tam to było fajne, bo ja wtedy, kiedy tam to prowadziłem, miałem jakąś fajną energię w sobie i oni wszyscy, ludzie, którzy tam byli, byli z tego bardzo zadowoleni. Więc naturalną konsekwencją, kiedy ta agencja dostała większe zlecenie, było to, że zadzwonili do mnie. I to mi dało do zrozumienia, że nigdy nie wiesz, kiedy to, jak się prezentujesz światu, bo w każdej chwili prezentujesz się światu, tak naprawdę w każdej chwili występujesz publicznie. Nawet jeżeli nic nie mówisz, nawet jeżeli idziesz ulicą, swoim wyglądem, swoim zachowaniem, swoją nieświadomą mową ciała, o której mówiliśmy rok temu tutaj zresztą, prezentujesz ludziom i światu coś. Oni to jakoś odbierają i na tej podstawie sobie tworzą pewien obraz tego, jak ciebie odbierać. Więc kiedy Każdego kolejnego dnia zaczynasz od tego, żeby dać sobie chwilę wdzięczności, wizualizację tego, jak chcesz, żeby wyglądał twój dzień. Nie jak nie chcesz, żeby nie wyglądał, tylko jak chcesz, żeby wyglądał. To wtedy zaczniesz zauważać, że część z tych wizji zacznie się realizować. Może nie tego samego dnia, może później. I nie na zasadzie magicznego zaklęcia, ale na zasadzie tego, jak funkcjonują umysły i jak ludzie nawzajem siebie postrzegają. I kiedy będziesz iść przez swoje dni w ten sposób, to również zawsze jest taki moment, kiedy wracasz do domu wieczorem i kiedy kładziesz się do łóżka, zamykasz oczy. I znowu dzieje się kilka rzeczy. Przede wszystkim mózg zwalnia. Ciało się odpręża i przechodzisz w fazę snu. I znowu wtedy przechodzisz przez te same częstotliwości, które są pomiędzy. Pytanie, o czym pomyślisz, zanim zaśniesz? I ja tutaj skorzystam z tego, o czym Marek mówił na początku dzisiaj. Gdyby ktoś z was chciał podyskutować w jakikolwiek sposób, mieć się poglądami, zapraszam, kontakt @czassukcesu.pl. To jest adres mailowy do mnie, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję.